Jest godzina chyba 19:20 na naszej wyspie Koh Lanta w miasteczku Saladan zaczyna się nocny market. Tradycyjny tajski nocny market, na którym serwowane jest różnego rodzaju jedzenie na takich street foodach. Ja i Filip jedziemy na nocną przejażdżkę, żeby się właśnie zorientować, jak to wygląda. Jesteśmy tutaj, jedziemy ulicą już jakiś czas, żeby dotrzeć na ten nocny market. Wszystko jest otwarte, łącznie z aptekami, sklepami spożywczymi, owocami, barami, no po prostu wszystko. I co ciekawe, dopiero teraz widać, jak długie i duże są te sklepy, bo świeci się światło. A my się martwiliśmy, że nie będzie zamku dmuchanego. Po zmroku w Tajlandii wszystko jest możliwe, patrzcie. Festyn normalnie. A tu po drugiej stronie ulicy jest sklep z klapkami. Patrzcie, cały ogrom. Ja się martwiłam, że mamy klapek. Jechaliśmy na nocny market. Yes, you can do. Wszystko, dosłownie wszystko w tej 9-minutowej podróży było otwarte. Tutaj na tym markecie jest jeszcze więcej oświetlenia. Przed chwilą byliśmy tam, gdzie się tak na niebiesko świeci. Tam był ten zamek dmuchany. A tutaj jest, zaraz wam pokażę, jest tuk-tuk. A tutaj idziemy do tak zwanego Walking Street, czyli ulicy, po której się chodzi. Robią naleśniki różnego rodzaju, indyjskie jedzenie, oczywiście kokosy, woda kokosowa, to są takie żelki jakby. Mamy tutaj Rainbow, Oreo nawet. Filip, musimy sobie kupić, co? Daj fukę. Pan nam zapakuje. To się nazywa mochi. Daifuku to jest typ mochi. To jest. Patrzcie. Teraz będziemy hamać. Wam tutaj powiem, o co tu chodzi. To jest jakiś ryż, mąka ryżowa, która ma w sobie pastę z fasolki. A, to takie tradycyjne. Teraz wypełniają to owocami. Już myślałam, że będziemy jeść pastę z fasolki. Idziemy dalej. Pani robi tutaj lody. Takie tradycyjne lody. Tutaj pani ma kebaba. O, ja chcę tamtego ziemniaka. Chcesz? Czytałam o tym, że te ziemniaki są najbardziej tradycyjne tutaj. Kebaby, my nie jesteśmy dzisiaj bardzo głodni, więc. Ale widzicie, wiele straganów nie jest otworzonych, bo po prostu jest mało turystów. Ziemniaczki mają takie smaki, glony, śmietana, i te ziemniaczki będą upieczone. Mają tutaj taką maszynę. Robić coś z uśmiechem i sercem. I do oleju. Nie no, super to wygląda. Filip mówi, że to jest woda z lodem, żeby one. Zimna woda pozbywa się skrobi z ziemniaka i dzięki temu ma więcej smaku. Tak mi tutaj podpowiada Filip. Tak to wygląda. Na razie zbyt gorące, żeby to jeść. Ziemniak na patyku, trochę słodki. Walking Street, czyli ulica, po której się chodzi i można kupić różne jedzonka, to też ubrania, które tutaj można znaleźć. Zaraz wam pokażę. Tak to wygląda. The North Face, Adidas. Adidas za 130 batów, za 13 zł. No nie wiem, to chyba są podróbki. Ale są klapki. Zobacz, jakie fajne rybki. Klapki. Budki do morza.
Różne różności tu są. Idziemy w tamtą stronę. Tutaj mają rzeczy zrobione ręcznie albo i nie. Czyli jedzenia mamy niezbyt wiele. Ale ciuchów jest całe mnóstwo. Spodenki, klapki. Wiele rzeczy tutaj jest już zamkniętych, ale to ze względu na to, że nie ma turystów. Zobaczcie tutaj, jakie są ceny w porównaniu tam koło nas. 150 batów, 15 zł na tym wieszaku są rzeczy. Mnie się bardzo podobają o tego typu koszule. Mam bardzo podobną bluzkę. Ciekawe, ile tutaj kosztują. Wszystkie takie właśnie bawełniane. No super lniane. Wyglądają świetnie. No i to by było na tyle. Tutaj mamy salon tatuażu i piercingu. Aha. Tutaj mamy jakieś owocki. Jak cały czas powtarzam, to jest koniec sezonu. Mało turystów, mało ludzi, którzy coś tutajkolwiek sprzedają. Mamy tutaj szejki, które ja uwielbiam. A tutaj tajski naleśnik. Pewnie niczym się nie różni od polskiego naleśnika, wypełniony różnymi rzeczami. Chcesz taki naleśnik spróbować? A tutaj mamy owocki. To jest chyba mango. Pani robi deser, który wcześniej jedliśmy, czyli ryż z mango słodkim. Patrzcie, jak to mango jest tak słodkie i dojrzałe, że fantastycznie obiera. Ja chcę kupić tylko mango. One, my mom, one. I pudding mango gotowy. Pani polała go tym mleczkiem kokosowym, dodała jakiegoś czegoś słodkiego na wierzchu i pudding mango gotowy. Stawiamy w naszym bagażniku nasze ziemniaczki mango. Mango kosztowało tutaj dużo drożej niż przy drożnym takim stoisku, bo za dwa takie dojrzałe mango zapłaciłam 140 batów, czyli 14 zł. O, kluczyk właśnie bym zgubiła. Więc dużo, dużo drożej niż w takich przydrożnych tych, ale to mango było dużo większe i dużo bardziej soczyste, więc zobaczymy, może warto. Idziemy jeszcze raz tutaj ulicą główną. Pani robi naleśnika. Ale w zasadzie to nie ma zbyt dużego wyboru, oprócz właśnie kebaba, ziemniaka i pancake'a. Nie ma tu wielu street foodów. Tutaj mamy, ja wcześniej już pokazywałam, indyjskie rzeczy. Mój mąż bardzo, bardzo lubi indyjskie rzeczy, więc może sprawię mu niespodziankę i kupię jakiś curry dla niego. Chociaż nie wiem, czy on jest jeszcze głodny. Butter chicken, chicken tikka masala. Zrobimy mu niespodziankę. Chicken tikka masala and rice and naan bread. Butter. To go, yes. Filip próbuje mochi. Mochi to było? Pokaż, jak to wygląda w środku. W środku ma coś zielonego. Filip wziął kokosa i w środku jest zielony, na zewnątrz biały. No i oczywiście kokosowe lody. No ktoś, kto uwielbia kokosy i Raffaello, nie może tutaj przejść obojętnie obok kokosowych lodów. Mamy kokosy świeże i kokosowe lody. Zaraz zobaczymy, jak oni to robią.
Just 30 baht. Pan zrobi mi loda kokosowego. O, tutaj mają. Słuchajcie, lody kokosowe. Nie mi czuć. Piechota. That's the strongest coconut I've ever ate. Wow. Oczywiście się musimy napić kokosa też. Pan będzie mi tutaj otwierał kokosa. Chce mi się pić, ok? Pan idzie na tam, ta sakę mi otworzy, widzicie? Tak się robi to. I świeża woda z kokosa wypływa. Nie wiem tylko jak będę trzymać kokosa i loda kokosowego. Patrzcie się. To jest po prostu coś pięknego. Dziękuję bardzo. Kapkunka! You'll have what he has. We have two. Orzeźwiająca woda kokosowa. Prosto z kokosa. Can I try? There you go. Try it, my son. Mówi, że mamy już wystarczająco jedzenia. Mama jest pod tym względem okropna, bo jak tylko coś widzi, to chce zaraz spróbować. Więc na dzisiaj wystarczy. Mam loda kokosowego, wypiłam kokosa. Mam niespodziankę dla męża, pyszne indyjskie curry. I idziemy już do domu, bo jesteśmy bardzo pełni. Wszystko jest otwarte. Normalnie zobaczcie, cały market owocków. Już jest 8:30. Tutaj się chyba nocne życie dopiero zaczyna. W ciągu dnia to wszystko wygląda piaszczyście, szaro, buro i ponuro. Ale w nocy normalnie się robi tak pięknie. Wszystkie knajpki są oświetlone, mają po prostu piękne kolory. I w ogóle to wygląda jak kolorowe miasteczko. Wrócić do domu ze zdobyczami z nocnego marketu, a dzieci ćwiczą i pływają. Godzina 20:30. Lew zjada moje mochi. To jest ten Oreo. To co wam pokazywałam. Czekaj, Elliot, spróbujemy. Coconut one, żeby. Try the coconut one. No? You love the coconut. Weird. Dziwne. Kokonat? Yes, try the coconut. You love the coconut. Zostawiamy dla taty. Kokosowe. Okay, Elliot. Did you just eat the whole thing? You crazy. Good. To w środku jest dobre, to na zewnątrz nie. Mama, 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 mama. So weird. Zostawimy tacie kawałek. Let me try this last one. A to jest mochi tęczowy. Ten jest taki najtwardszy. Coconut inside, rice cake outside. To nie dla mnie. To są ziemniaczki. It's just the fried potato on the stick. Ready? It's a heart for you. What about the